Zacznę od tego, że w ogóle cała ekipa była fantastyczna i płakałam żadnymi łzami, gdy kończył się mój wątek i już miałam iść do domu i już więcej się z nimi nie spotkać. Na szczęście to film, więc jeszcze gdzieś tam się mijamy, ale było fantastycznie. Obsada jest świetna. Zdjęcia Arek Tomiak świetne. Kasia kostiumy, w ogóle kostiumy fenomenalne. Kaśka nas ubierała od majtek, staników po dodatki. Scenografie fantastyczne, jakby tam nie ma się do czego przyczepić. No i Bodokops, moja platoniczna zawodowa miłość już na wieki. Już mieliśmy przyjemność 2 razy ze sobą współpracować i mam nadzieję, że to dopiero początek. Kocham go nad życie. Powiedziałaś mu o tym? Może obejrzy. Nie, chyba to wie. Tak mi się wydaje. Więc no, olbrzymia przyjemność, bo praca z reżyserem, który wie, co chce zobaczyć, no jest, umówmy się, niesamowita w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mówią, a weź coś zrób, albo weź pokaż, a może weź wymyśl. Jednak fajnie jest, gdy ta praca zawodowa jest współpracą, ta ścieżka kreacji, aniżeli cała odpowiedzialność leży na twoich barkach. Więc fantastyczne jest to, że Bodo z Arkiem od początku wiedzieli, jak ten serial ma wyglądać, jak ma być sformatowany, w jakiej ma być konwencji. My musieliśmy oglądać masę filmów starych, nauczyć się trochę innej mowy. Musieliśmy nauczyć się innego savoir vivre, innego stylu chodzenia. Wszystko było w klimacie kina noir, to takie polskie Peaky Blinders, choć uważam, że Peaky Blinders może się przy tym schować. Więc no było cudownie, jak gdyby cały świat się wtedy zatrzymał i robiliśmy ludzi bogów i wkładaliśmy to wszyscy, całe nasze serca.